Cześć wszystkim, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Wadona, to jest nasza ukochana Europa Universalis 4, jaki piękny napis. Gramy Polską na modzie Extended Timeline w roku 902. Zanim zacznę pokazywać wam komentarze z poprzedniego odcinka, chciałbym wam powiedzieć, że zdarzyło się coś naprawdę zajebistego, co dopiero teraz zobaczyłem i co prawdopodobnie otwiera mi drogę na Francję. Co? Włochy chcą ze mną sojusz, są friendly do mnie. Prawdopodobnie jak zabiorę tutaj dużo, to może się to trochę zmienić, ale myślę, że damy radę jakoś tutaj się dogadać z Włochami. Wtedy będziemy mieć w razie czego dobrego, bardzo dobrego sojusznika do ataku na Francję i na przykład zerwanie może nawet i Unii Personalnej z Bawarią, co by było naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajne. Dobra, przejdźmy do komentarzy, których było, o Boże, bardzo dużo. Tutaj Piotrek bardzo dużo sucharów napisał. Dzięki wielkie za to suchary. Naprawdę, przy niektórych się naprawdę uśmiechnąłem i tak sobie zaśmiałem się naprawdę głośno. Ale teraz jakbyście mogli, jeśli ktoś chce pisać żarty, suchary czy cokolwiek w tym stylu, to ja tu pod każdym odcinkiem będę robił coś takiego jak strefa żartów. Po prostu tutaj w odpowiedzi możecie pisać te komentarze, ponieważ potem ciężko znaleźć coś pomiędzy tymi wszystkimi żartami innego. A na przykład tutaj taki Konrad, który pod każdym odcinkiem pisze naprawdę zajebistą ciekawostkę, dla niego wielkie propsy, bo naprawdę świetnie się czyta to o tej historii, tych czasów, w których właśnie ja teraz gram. Tutaj o Słowianach było naprawdę fajnie pod ostatnim właśnie odcinkiem, więc zapraszam do przeczytania sobie. Też bardzo dużo osób pisało mi, bierz Kraków, bierz Kraków, bierz Kraków, bierz Kraków, więc wezmę ten Kraków. Myślę, że to będzie dobre pomysłnięcie. Też widzę cały czas ludzie, którzy, no już mam, widzę stałych widzów, którzy stale komentują, najlepszy pewniak, Tyłek Morta, naprawdę dużo osób, Mikołaj tutaj, Gabriel, no widzę Jakub tak samo co chwilę, Kacpra też widzę często, Szymon cały czas prosi się o Sosnowiec. Jeśli kogoś się wymieniłem, to bardzo, bardzo sorry, ale no nie mogę wszystkich na przykład wymieniać, bo po prostu odcinka braknie mi. Remek chyba też często bywał, Mierzejek, no naprawdę bardzo, bardzo dużo osób. Właśnie, widzicie, Szymon, Sosnowiec. Sosnowiec, 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 Sosnowiec. Pod każdym odcinkiem proszę o Sosnowiec. Szymon, specjalnie dla siebie. Robimy Sosnowiec. Dlaczego na wyspie? Bo Sosnowiec to nie jest centrum świata. To nie jest stolica świata. Sosnowiec jest dziwny. Dlatego wolę go umieścić tutaj na wyspie. I w razie czego wszystkich dziwnych ludzi będziemy wysyłać do Sosnowca na wyspie. Jeszcze Rewal i tutaj kurwa zmienimy jakieś nazwy, nie wiem, ochrona... Raczej na końcu świata czy coś takiego, bo Sosnowiec to już po prostu jest koniec świata. Mniejsza o to, niech oni tam siedzą. A my wracamy do naszej wojny, ponieważ mamy tutaj wojnę z Morawią. Tak, i jak mówiłem ostatnio, zrobię tak jak ostatnio mówiłem, czyli po prostu zabiorę Przemyśl, Nowy Sącz, Kraków, Kruszne Hory, Heb i Spisz. O, tak myślę, że zabiorę. Myślę, że to będzie naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobre. Z tego co widziałem, mi się trochę Force Limit zwiększył, więc mogę sobie zbudować kolejne jednostki. Niestety nie mam za bardzo kasy na nie, ale walić to. A, dobra, tutaj też bym mógł zrobić coś takiego, że pierwszy jeden z takim pójdę tutaj, drugi pójdę na Heb, bo boję się, że Sorbia by mogła mnie tutaj zaatakować. Znaczy mnie, mogłaby Morawię zaraz zaatakować, jak Morawia jest naprawdę w złym stanie, więc wolę sobie te prowincje, które chcę zabrać, po prostu mieć już podbite, żeby nie było tak jak z Pomorzem, gdzie mi po prostu wszedł tutaj, no moją prowincję mi zabrał dojście do mojego wasala. Wkurwiło mnie to naprawdę. Też się boję, czy czasem nie będzie tak, jak bułgarscy pretendenci wygrają, czy oni nie dostają tego wojska, bo jeśli by dostali nagle 34 tysiące wojska, to ja bym tutaj umarł, po prostu był koniec ze mną. No ale byłoby pewnie dziwnie. Też tak, Podlasie jest tutaj, to nie jest Podlasie, tu jest Podlasie, dobrze, zmienię to, jak tylko podbiję Litwę, zabiorę specjalnie tą prowincję, żeby tutaj Podlasie zrobić, nie martwcie się. Właśnie, bardzo ważne ogłoszenie, uwaga, uwaga, ponieważ jak wiecie, Piast ma już 70 lat, Bors ma już 17 lat, więc prawdopodobnie już zaruchał i mógł coś spłodzić. Dlatego też robimy głosowanie na kolejnego, że głosowanie, konkurs na kolejnego, konkurs w sumie, wybory po prostu kolejnego dziedzica. Więc jeśli ktoś chce zostać dziedzicem, pisze w komentarzach, chce zostać dziedzicem. Wtedy ja będę wiedział, że on chce zostać dziedzicem. Jaka kurde inteligencja wielka. I po prostu zrobimy sobie tutaj znowu tak jak ostatnio losowanie na tej stronce fajnej, która wybierze kolejnego dziedzica. Mam nadzieję, że to będzie znów taki fajny dziedzic jak Bors, który właśnie tutaj pisał ten dziennik i tak dalej. Bors naprawdę jako dziedzic jak na razie idzie ci całkiem dobrze. Zaraz zobaczymy jak będziesz robił, jak będziesz działał tutaj jako król. Zobaczymy, zobaczymy, ale jak na razie trzeba podbijać. Czemu wy z tak łajpa nie dostaliście? To mnie ciekawi. Ale w sumie wypieprzać tam do Chlowa. Klochow. I tak, tak, tak.
Kowno, czy coś tam ktoś pisał gówno, nie będę tego zmieniał na gówno, bo nie chcę mieć gównianej prowincji u siebie, ale niech to będzie Kowno jak na razie, potem coś może to zmienimy. Bo ja tak w sumie, mi to nie przeszkadza zmieniać tutaj nazwy tych prowincji, bo przynajmniej jest tak jakby to powiedzieć. Dzięki temu, że zmieniam nazwy prowincji, które wy też dajecie, to jakoś tak bardziej się tutaj zżywamy, tą serią z wami tak się zżywam po prostu, że to po prostu jest taka nasza wspólna seria, w której naprawdę sobie tutaj działamy i myślę, że to jest chyba jedna z największych serii tutaj, raczej najczęściej oglądanych u mnie, bo chyba przednie aż takiego wielkiego odzewu nie miały, co widać po prostu, że bardzo lubicie oglądać po prostu Europkę i Polskę, grę polską lubicie z niej oglądać, dlatego też nie martwcie się, seria będzie długa na pewno. A jeśli będzie cały czas taki, kurde, odzew w komentarzach, to naprawdę będziemy tutaj cały czas działać. Dobra, do Ratiboru trzeba pójść. Morawa, Sieradz, Wrocław... z Krakowa. Krakowa powinniśmy uderzyć, to nie będzie przejścia przez rzekę. Chodźmy do Krakowa. W sumie trzeba Przemyśl zaraz podbić, bo Przemyśl to jest Wargol. Trzeba by to zrobić. Jeśli teraz chodźcie do Krakowa. Spisz się podbija, bo to sobie tam jest fort, co nie? Tak. Jeszcze na Morawii zaraz musimy ustawić przynajmniej 1000. Ale na razie wbijmy się tutaj w Ratibor. I właśnie, tutaj 13 idzie. Ciekawe, gdzie ona pójdzie. Jak pójdzie na Spisz, to będziemy musieli tam się przejść też. Może nie, zobaczymy. Prawdopodobnie na Nowy Sącz pójdzie po prostu. O! Uwaga! Sorbia zaatakowała. Chodźmy na Morawię. Tak, Sorbia zaatakowała, ale my już mamy dwie prowincje, które chcemy, mamy podbite. Zaraz też weźmiemy Kraków i Przemyśl. Staniemy jeszcze w Morawii, przynajmniej 1000, żebyśmy to my podbijali, w razie czego, ponieważ tu jest fort. Jak będziemy mieć fort, to będziemy mogli tak naprawdę wszystko zabierać, co chcemy. A my chcemy, no, te kilka prowincji zabrać, które wam wcześniej pokazywałem, dlatego też tu zostawiamy trochę ludzi. I chodźmy jeszcze na Kraków na przykład. Chodźmy może na czwóreczkę, albo na tę piątkę. No czemu by nie? Bułgaria chce pokój ze mną. A ja nie chcę z Bułgarią. To jest White Peace, tak? Ja bym mógł coś zabrać od niej. Ja bym mógł zabrać to, co chcę. Ja to bardzo chcę. Tylko czy chcę Mołdawię? Nie, Mołdawii nie chcę. Chcę tylko Podolie i Rutenie. Ta dwie prowincje mi się przydadzą. I oczywiście upokorzenie muszę i War Reps, bo w czym jak za darmo hajs jest zawsze spoko. Serbię możesz mieć na wasalu, mi to nie obchodzi za bardzo. Coś takiego, jak mi to oddasz, to jest wszystko już twoje, nie martw się. Ale jak na razie walczymy dalej z Morawią, ponieważ to jest ważniejsza wojna. Co się dzieje? Jak to jest choroba króla? Albo na tą autonomię tracę co miesiąc przez ile? 10 lat. Mhm. Albo na tyle na tax przez 10 lat. Szlachta dostaje 5 lojality lub merchant dostaje 5 lojality. Szlachcie bym wolał dać. Tylko tyle, że kurde, 10 dochodu mniej z taxów. 0,6, ale jeśli przez autonomia przez 10 lat skoczy aż o ile? Aż o 5? Wszędzie, to chyba więcej stracę. Weźmy te taksy. Ale już pokazuje, że właśnie to są eventy przez to, że właśnie król jest chyba tak stary, dlatego tak właśnie mam właśnie tę chorobę króla i tak dalej. No nie za bardzo mi się to podoba, no ale zobaczymy jak to będzie. Chodźmy na Ratibor. No mamy spis. To teraz by się zdało wbić się chyba w Nowy Sącz. Wiem, muszę się wbić kurde niestety w góry, albo po prostu poczekać tu. Właśnie się wbijają sami we mnie. Ja mogę tam kurde generała od razu ustawić, a nie iść nim przez Morawię, no ale dobra. Wbijamy się, wygraliśmy to, super. Nie mam buntowników, lecimy na Nowy Sącz, lecimy tutaj jak najwięcej odbijać. Dobra. Nie chcę z tego pokoju jeszcze. Ja ci powiedziałem, co ja chcę od ciebie. Jak ty się na to nie zgodzisz, to nie ma szans. Gdzie są w ogóle krywiczanie? Czy oni już dostali sobie wipe'a tam?
Prawdopodobnie. Dobra, za chwilę tam będę musiał pójść. Naprawdę wszystko podbijać. Bo ja mówię, ja upokorzenie chcę im dać, na pewno. To jest więcej niż pewne. O Boże, kolejna prowincja zostaje zmieniona. A nie podoba mi się to za bardzo, no ale co? Co zrobić? Co zrobić? Tak to już widzę, musi być. Sorbia sobie pójdzie tam na górę, dobra, niech sobie podbija. Okej. Okej, okej, okej. Bors wchodzi na tron. Uwaga. Niestety Piast umarł. Dziedzica jeszcze nie ma, na szczęście. Bors 5-1-3 wchodzi na tron. Stabilność leci w dół. No oczywiście musiało tak być. Niestety dostajemy 13 tysięcy w Lublinie. W Lublinie buntowników. Zaraz sobie z nimi poradzę. Widzisz, Bors, jak ty rządzisz? Jesteś za młody, czy co? Ile ty masz lat? Nie no, 18 lat to akurat, żeby wejść na tron. A, tylko najgorsze jest to, że on ma weak claim, ma miał. Legitimacy ma bardzo małe. No nic, jakoś sobie z tym poradzimy, myślę. Ważniejsze jest to, że musimy wybrać kolejnego bożka, tak jakby tutaj. Którego chcemy. Co my możemy wybrać? Ostatnio mieliśmy Jeryło. I w sumie morale 10% i dyscyplina jest spoko. Peru, nie, Lada. Nie, na pewno do floty mi nie trzeba. Veles, nie, Savgor. Svarok, Svarok. Produkcja i manpower recovery speed 20%. To jest w sumie naprawdę dobre. Ale nie, ja myślę, że Jaryło będzie tym naszym najlepszym wyborem, ponieważ no, będziemy wpierdzielać wszystkim po prostu i tyle. Dobra, mam nadzieję, że teraz mi jakoś szybko nie pojawi się żaden dziedzic, bo jeszcze nie mam wybranego dziedzica. No ale zobaczymy, zobaczymy jak to będzie. Bors, nie ruchaj jeszcze chwilę, poczekaj jeszcze, jeszcze tylko ten odcinek. Zatem już będziesz mógł. Tym jeszcze nie, proszę cię. Mam nadzieję, że będzie wszystko ok. W sumie możemy wysłać tam. Dobra. Odbite. Czy jakby Morawia się odbija, to było zarąbiście. Morawa. Musimy pójść tam zaraz i 13 tysięcy ludzi ścisnąć. To szybko podbijmy. Chodźmy do Lublina. Karola oczywiście wyślemy tam. Karol sobie da radę z buntownikami. Dobra, 35%, że Morawię odbijemy. Okej, kolejna. No kurde, ile już mi się tych zmieniło. Na ortodoksów. Trochę mnie to boli, naprawdę mnie to boli. Turów. Dobra, będziemy to zmieniać powoli. Tyle. Co zrobić, tak? Innego wyjścia nie mamy. A tu był fort. I odbili Kirwiczanie dla mnie fort wcześniej. A Kirwiczanie na serio stracili całe wojsko? A nie, oni siedzą tutaj sobie, o Boże. Serbie podbijają. No dobra, podbijajcie sobie tam. Są już wszyscy u mnie tutaj? Nie, jeszcze 4000 leci, dobra. Dobra, mam tyle. No, później wysiadę. Lubinie wbuchli. Ej, bo chciałem bitwę. O, minus 2. Mają minusy, dobre. Ale kurde, dają radę. Naprawdę dają radę. Duże straty tutaj podniosłem, ale myślę, że będzie dobrze. No, trochę manpower mój tutaj na pewno ucierpi. Ja ich muszę jeszcze ścisnąć, tak? To chodźmy do Belzu. Zwołuję, nie mogą się wbijać, bym nie miał przekroczenie rzeki. Kurde, no. Mój błąd. Sorry wielkie. Okej. Okay. Dobra, godzą się na to. Dajcie jeszcze swoją kasę, całą resztę kasy. Jakbym jeszcze mógł sobie tutaj jakoś coś podrobić. O, Wrocław na przykład rzućcie. Humiliate, niestety nie będziemy oni, bo byśmy mieli za mało tutaj. Ale na przykład możemy tak, give claims. Dobra, to mi daje 15 prestiżu, 25 agresywnej ekspansji, nie jest tak źle. Mamy dwie kopalnie złota, mamy Kraków, mamy Przemyśl, mamy Nowy Sącz, Kraśne Chory, Kruśne czy tam jakieś tam. Dobra, myślę, że to jest wystarczające, co ja tu chciałem. Pokażcie mi to. Pokażcie mi agresywną ekspansję. O, z Włochami ja praktycznie w ogóle nie mam. No to pięknie po prostu. W ogóle wyślijmy tutaj naszego gościa, niech poprawia relacje z Włochami. W
Włochy są już naszym kumplem po prostu teraz. Mhm. Wyślijmy na przykład na Awarsów claimy jakieś. Soul claimy, soul. O, to może jeszcze coś możemy zrobić. Na wcześniej możemy zrobić. Okej. Starczy tego wszystkiego. Nowy Sącz, nawracamy oczywiście z Tengri, gdzie tam Tengri jakieś będzie, Kraków. Pięknie, Kraków nowy. I widzicie? Jednak jest Spisz. Nie Szepes, Spisz. Więc dobrze pisał... kto tam pisał wtedy? Jakub? Nie pamiętam dokładnie, sorry, że nie pamiętam, kto dokładnie pisał, ale... jedna osoba cały czas pisze, cały czas pisze mi właśnie, jak poprawne są tutaj prowincje i tak dalej. Miała rację, Spisz. Przemyśl, Kraków, pięknie, pięknie, hep. Złota. Dobra, w sumie musimy to skorować. O, na jedno nam brakuje. W sumie to będziemy mieć bunty. W sumie to musimy teraz z buntami się jakoś sobie tutaj poradzić. Dobra. No, Włochy to będą trochę te agresywne ekspansje, co będą dostały, ale to jakoś nie jest tak bardzo straszne. Rutenia Podolia. Dobrze jest. I oczywiście tutaj w to i Warrepsy. To bym chciał, no to teraz musimy to zrobić jakoś. Właśnie, my dalej mamy, tak, fokus na administracyjne, tylko teraz czy mi się to opłaca z Borzem, który ma 5 administracyjnych. Bym mógł to wydać troszeczkę inaczej, na przykład teraz na boostowanie Spiszu i Hebu, z którego dużo więcej złota dostawał. Pomyślimy. Jak na razie chodźmy tutaj. Do Przemyśla. Czemu się Disaster... Civil War się zbliża. I niestety na pewno go dostanę, bo Legitimacy miał bardzo mały Bors. Trochę szkoda. A w ogóle tutaj... Drożko jakiś powstał. Boże, oni, patrzcie! 4-4-6 piasta dostali. Nice, ja też go chcę. Też chcę takie co? No czemu mi nie dacie takiego? Nie to, że Bors jest zły, bo Bors nie jest taki zły. Jak się patrzy na to wszystko. Szukam prowincji, który bym mógł dać po prostu szlachtę. No dobra, teraz będzie naprawdę ciężko, ale myślę, że damy radę. Na pewno będziemy dużo więcej zarabiać teraz. Więc jest bardzo dobrze, może na tych dodatkowych... Dodatkowych dowódców sobie, raczej doradców sobie pozwolimy. Pozwolimy Kirwiczanom tam podbić to wszystko. Sorbia chciałaby przejść przez mój kraj, tak? Adamie, niech sobie tam podbija. Co mnie to? Lećcie sobie, panowie, podbijajcie. Nie mam problemu z mojej strony. Ja teraz muszę ogarnąć wojnę z Bułgarią, tylko tyle, żebym wolał... Wolałbym, żeby oni po prostu wygrali. Z tym oblęganiem. Dobra, zróbmy tak po prostu. Przejdziemy sobie obok nich. Gdzie oni mają fort? Mają dwa forty, tak? Nie będziemy nic po drodze podlegać, po prostu idziemy sobie tutaj do fortu, staniemy sobie w forcie, o, w stolicy tym bardziej. Będziemy tam stali po prostu. Proste. Kolejne oczywiście do nawracania. Dobra, Kirwiczanie podbili Serbię. Tu nawet nie wiem, jak oni tam przeszli, ale to nam daje troszeczkę więcej... war score'a. Bardzo dobrze. To jest jakby wrócili jeszcze i poszli tutaj na ten fort, to by było zarąbiście. Dobra, lecimy na piątce. Nie chciałem bez zarabii podbijać, kurde. Chciałem podbijać tutaj, o. Bo widzicie, od razu lecą. Ej, oni się wbijają we mnie? Nie. Dobra. W sumie nie muszę z takim wielkim stać tutaj, chodźcie. Zostawimy mi sobie 3000. Najlepiej do najemników, samych właśnie. Właśnie. Najemników zostawimy samych. A resztą ludzi pójdziemy sobie po prostu naszego kraju. Ej, panowie, zostawcie mnie! Ja tu nic nie robię! Ej, panowie!
Panowie buntownicy! Panowie buntownicy, spieprza się we mnie! Ej! Moich najemników zabili, w sumie to nawet nie tak źle. A dobra, co my z tą Bułgarią zrobimy? Wolałbym, żeby po prostu się, po prostu znikli w Bułgarii goście, ale jakoś tego nie da rady zrobić. Kirwiczanie. Któraś kultura nie jest już akceptowana. Pokażcie mi te kultury. Która straciła? Wendisz. Bo musiał więcej odbijać tego, tak? No, jakoś sobie tam poradzę z tym. Nie jest aż tak straszne. Dobra, korujemy więc dalej. Oczywiście, że Civil War w końcu wybuchnie. Nie ma temu innej opcji. Dobra, nawróciliśmy coś tam. Kraków nawróćmy. Nawracamy dalej. Dobra, podbijają sobie i stoją. No to czemu? Czemu oni mogą stać i ci się nie ruszały? Jak ja poszedłem, to od razu na mnie ruszyli. Panomia? O Boże, tu jest taki kraj jeszcze jest. I on podbija sobie z tego. O Boże. No dobra, podbijaj sobie, nie ma sprawy. Ile masz agresywnej ekspansji? O, niebezpiecznie zagrała, ale dała radę. A Frankia. Ja się boję, że ona mnie zaraz atakuje, wiecie? Co wy tam robicie? Węgierscy separatyści. Gdzie wy idziecie? A, wy też macie kora. Ej, w sumie to ja mam kory teraz. Tutaj, kora Węgier. Te Węgry trochę urosły już, powiem wam. Tak się cieszyłem na początku, że one znikły, a tutaj rosną nam ciągle. Ej, czy one przejdą teraz do mnie? Zapraszam. Ja tu stoję sobie w farmlandsach oczywiście. Znaczy na grasslandsach. Jeszcze lepiej. Więc co zrobimy? Czekamy, aż oni odbiją ten fort. O, właśnie, wbijają się w nas. My ich załatwimy, spieprzać do siebie. Tu jest Polska, a nie Węgry. Nie, ja wam mówiłem, co ja chcę od was. Bym bez tego brał? Już blisko są tego, dobra. O kurwa! 646, dziedzic! What the fuck? 646! Przejdzie to? O Boże. Jak ja teraz to zrobię? Jak ja... Czekajcie. Jak ja zapiszę teraz Europkę, to jak go będę mógł nazwać? Bors, co ty żeś spłodził? Człowieku. Chuj, że we claim, ale co żeś ty spłodził? 646. Jak ja mam go nazwać? Ja przecież nie było losowania. Dobra, wiecie co ja zrobię? Co ja zrobię? Nie wiem, co ja zrobię. Skończę odcinek i nie będę wyłączał Europy. I jutro na rano nagram kolejny odcinek. I tyle. Dobra, dzięki wielkie, na razie, pa.